Jest, dobra, już idzie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Chcę dzisiaj pokazać książkę. Witam serdecznie wszystkich, którzy widzieli mój film na YouTubie Egg and Soul, jajko z duszą. Pokazywałem o jajku. Porównywaliśmy badania, robiliśmy jajka u pani profesor Majewskiej w Instytucie Drobiarstwa w Olsztynie. Pokazałem jajko z fermy, pokazałem jajko hodowlane, jajko z wolnego wybiegu, skór szczęśliwy. Chcę pokazać teraz, dlaczego skorupki są miękkie, na przykład nie utwardzają się. Co jest przyczyną? Dlaczego w jajku powstaje taka czerwona plamka krwi? Również odpowiedź pani profesor Majewska, każdy zna to wydanie. Mówiłem już o tym, czekaliśmy na tą książkę 2 lata. Drobiarstwo niekonwencjonalne, wydana 10 lat temu ponad książka, pani profesor Teresa Majewska, profesor katedry drobiarstwa Uniwersytetu w Olsztynie, katedra drobiarstwa. Polecam, wreszcie wyszła książka, cieszę się, jestem pierwszy, który z drukarni odebrał tą książkę z wydawnictwa. Ta książka pokazuje wielu ludziom, hodowcom, którzy mają króliki, mają kury. Jest teraz moda, wracają ludzie do jajek ekologicznych, zdrowych. Jajko to nie różni się białko, badane z fermy i na wybiegu, ale to jajko ma duszę, to jajko żyje, to jest biologicznie czynne jajko. W tej książce znajdziecie Państwo, pokazujemy tą książkę, mam ją jako jedyny, możemy wysłać teraz. Ja jestem już przed wyjazdem na Filipiny, zapraszam wszystkich do nabycia takiej książki u nas. Agata jest tutaj na miejscu, to że możemy wysłać. Tutaj mamy odpowiedź już, książka jest o tyle poszerzona, tak jak już rozmawialiśmy z panią profesor. Jest tutaj poruszona temat witaminy K1 i K2. Kiedyś witamina K1 była tylko jako jedna witamina sezonu. Jeszcze 5 lat temu żaden lekarz nie wiedział, co to jest witamina K1, na co służy. Witamina K1 zawsze była odpowiedzialna za krzepliwość, za hemofilię i tak dalej. Wytwarzanie krzepliwości krwi. Także witamina K1 jest wiadomo, najwięcej w krwawniku, w pokrzywie, w lucernie. Jeśli podajecie to roślinom, jeśli podajecie takie roślinie kurom, nie ma właśnie tego czerwonej plamki w jajku. Możecie się wszystko dowiedzieć z tej książki. Rewelacyjnie u nas do nabycia taka książka. Dowiecie się, co to jest koprofilia. Koprofilia polega na tym, że króliki zjadają swoje odchody. Nie tylko króliki. Wiele zwierząt, kury i inne. Dowiecie się, na czym polega koprofilia. Ludzie obserwując zwierzęta również doszli do tego. Podaje się teraz przeszczep do jelita, daje się czyjegoś właśnie pomiotu. Także od ludzkiego, dobrego partnera ludzkiego podaje się ludziom. Zwierzęta robią to od tysięcy lat. Same podświadomie wiedzą, że mają zjadać pomiot. Robią to króliki. Dlaczego zjadają króliki ten pomiot? Jest tutaj to dokładnie opisane. Właśnie zawartość ogromnej witaminy K1 i K2, która jest syntezowana w odcinku ostatnim jelita tego ślepego czy jelita grubego. Ona już nie może być chłonięta, bo już nie jest tam kwaśno, jest tam już inne pH. A więc wraca z powrotem przez jedzenie do jelit, do żołądka, która jest syntezowana w kwasach żółciowych i w kwasach żołądka pH 2,5. Także musi być syntezowana w kwaśnym środowisku. Jest odpowiedź teraz. Już Jurek Zięba zrobił rewolucję taką w świecie na temat właśnie K1, K2. Kiedyś nie było wiadomo o tym, jest to teraz dokładnie opisane, jakie znaczenie ma witamina K2, jest to osteokalcyna, jest to nośnik wapnia do danej kości, do zębów, do żółtka, do tej skorupy. Ludzi wiele mnie pyta, dlaczego skorupka jest miękka, bo kura nie posiada odpowiedniego K2. Kura zamknięta na fermie, znacie to wszyscy jedząc kurę broilera, zjecie całe kości, bez problemu, jest tak miękkie kości. Kura wychodząca na wybiegu, kości nie można porąbać siekierą. Kura wypuszczona na wybieg, idzie pierwsze co leci do gnoju, kopie w gnoju, wygrzebuje, właśnie to się nazywa zjadanie pomiotu, to jest koprofagia. Zjadają właśnie odchody, bo tam jest witamina K2, którą zwierzęta podświadomie wiedzą, potrzebują do syntetyzowania właśnie kości. Kiedyś stosowano tylko i wyłącznie K1, a K1 powoduje to, że wapno odkłada się w tętnicach, w miażdżycach, powodując zaczopowanie żył i takie zwierzę umiera. Wystarczy obserwować świat zwierząt, uczyć się od zwierząt. One wszystko to podświadomie wiedzą, mają zakodowane w genach. A więc stąd wzięło się przeszczepianie również kału ludzi. Dowiecie się Państwo z tej książki, dlaczego stosować węgiel. W większości nasz organizm posiada 15 kg, składamy się z węgla. Dlaczego stosować popiół? Dlaczego kura ma mieć krzemień w jedzeniu? Tu jest niekonwencjonalnie opisane podejście do tego. Dlaczego kura wychodząc na wybieg, na zjada kurdybanek? Podnosi jej odporność immunologiczną, tak jak i dla ludzi. Obserwując zwierzęta, obserwując świat i naturę, możemy zastosować to samo we własnym organizmie. Również rewelacyjne rozwiązanie. Po raz pierwszy jest opisane właśnie tutaj probiotyki i prebiotyki. Czym służą probiotyki i co to są prebiotyki? Te są pokarmem dla tych pierwszych. Dlaczego w florze bakteryjnej potrzebujemy miliardy bakterii? Również jest to na zasadzie obserwacji zwierząt.
Polecam. Jedyna taka książka do nabycia, która kto będzie chciał zamówić u nas sobie, proszę zamówić. Będzie u mnie również na sklepie ta uromka, ta książka. Także po powrocie z Filipin będzie. Teraz można u Agaty parę egzemplarzy. Dziękujemy wszystkim za dzwonienie. Ludzie dzwonili do mnie z Londynu, z Anglii, z Irlandii. Wielu ludzi oczekuje na tą książkę. Powraca moda zdrowego jajka. Ludzie chcą hodować sobie już jajka na własnym wybiegu. Budują małe kurniki. Dlatego opisane jest, dlaczego kura ma mieć, na 10 kur jest potrzebny jeden kogut. Co znaczy jajko biologicznie czynne? Jajko zapłodnione wytrzymuje miesiąc czasu w upałach w Indii. Jajko niezapłodnione po tygodniu się popsuje. Kura sama, obracając jajka dziobem, żeby się nie przykleiła plamka żółta do skorupy. Genetycznie kura to wszystko o tym wie. My ludzie dopiero uczymy się i do dzisiaj naukowe badania nie potrafią sprawdzić, jaka jest różnica między jajkiem z wybiegu, kurą szczęśliwą, wolną, a tym z farmy, które kosztuje 20 groszy. Płacimy złoty 20, 2 złote za kurę z wybiegu. Ale badania na dzień dzisiejszy, na tym poziomie, nie są w stanie udowodnić, czym różni się jajko od kury z wybiegu szczęśliwej, od kury, które są na fermie. Również takie kury muszą być na wybiegu po to, żeby miały właśnie odpowiednią witaminę K2. Jeśli ma odpowiednią K2, skorupka, jak powiedziałem, jest twarda, żółtko, posiada ogromne wartości witaminy K2. Nie potrzebujemy żadnych drogich suplementów kupować. Również wątroba, tak jak jajko od gęsi, najwięcej witaminy K2. Również rozmawiałem z panią profesor Majewską w trakcie tworzenia książki, konsultowała to ze mną, pytała się mnie wiele rzeczy, dlaczego gęś nie je pokrzywy, a indyk zjada pokrzywę, krwawnik, piołun i wszystkie te ostre rzeczy. Bardziej ostre, bardziej pikantne to indyk zjada. Jest to cesarz śródrobiu, a więc jego żołądek potrzebuje to. Kura nie będzie jadła pokrzywy, gęś również wypluje. Dlaczego gęś, mimo włosków na liściu pokrytym, pięciornik gęsi? Skąd się wzięła nazwa od pięciornika gęsiego? Są pokazane rysunki, są pokazane. Nastała teraz epoka powrotu do natury. Polecam to wszystko, polecam hodowcom królików, bo jest tu właśnie napisane dokładnie o tym pomiocie. Dlaczego królik zjada pomiot? Zjada go tylko ten pierwszy witaminowy. Zjada go nocą. Robi to wiele zwierząt, również słoń. Matka słonica również zjada. Hipopotamy zjadają kał własnego gatunku. Dlatego, że potrzebują tych witamin. Dlatego teraz dziecko się nie kąpie po urodzeniu przez pierwsze dni. Kiedyś to było nietolerowane. Teraz się dziecko nie kąpie i podaje mu się witaminę K1. Tak to działa. Polecam wszystkim również oczywiście. Polecam wszystkim nasz ocet, któryśmy dostali nagrodę na międzynarodowych targach, nagrodę główną. Nasz ocet. Podawać zwierzętom, gołębiarze, wszyscy, którzy mają gołębie, wiedzą, że gołąb, nie mając octu, choruje na wszystkie kręciołki, na tą grypę gołębią i po prostu nie przeżywa. Macie bardzo drogie gołębie, polecam, można dojść do nas, w super cenie dostaniecie czysty jabłkowy ocet, można go spożywać, ma wszystkie atesty bio dla hodowców, którzy mają gołębie wartości 10 tysięcy złotych czasami, czy nawet 10 tysięcy dolarów. Taki ocet każdy farmer na całym świecie wie, gołębiarz, że powinno się dawać gołębiom, zakwaszać żołądek. Wtedy one mają dokładne trawienie. Ocet, dodając do wody zwierzęciu, indykom, kurom, nie powoduje się salmonelli, escherocoli. Przy upałach wystarczy postawić 2 godziny wodę i już są bakterie salmonelli i już to zwierzę choruje. Polecam wszystko, dokładnie tu jest opisane. Również w tej książce o indykach dowiecie się, dlaczego indyki chorują na tą czarnogłówkę. Rozwiązanie będzie problemu. Wszystko z tej książki możesz dowiedzieć. Rewelacyjna książka, wczoraj wydana w drukarni. Zapraszam wszystkich, polecamy, wysyłamy wysoko taką książkę. Będzie na sklepie Uromka, także zajmuję się już tym tematem 20 lat. Już 20 lat temu sprzedawałem pierwszy raz jajko ekologiczne. Nikt go wtedy nie chciał kupować. Nikt nie miał pojęcia, że o takim jajku. Gdzie kura była na wybiegu, jadła trawę, miała dostęp do słońca i drapuje grzebać w gnoju i odpowiednią wartość witaminy K2. Jurek Zięba był potrzebny po to, żeby właśnie ruszyć cały świat i udowodnić, że witamina K1 i K2 to są dwie różne witaminy i zupełnie inne, odrębne działanie mają. Dziękuję, zapraszamy wszystkim, zapraszam na ocet, wysyłamy również wszystkim hodowcom gołębi, kury, fermy indyków. Nie choruje zwierzę, dodaje się do wody i nie ma żadnych chorób i nie potrzeba antybiotyku. Pokazałem na moim filmiku, co to jest indyk, jak hodowany, co to jest tryptofan. Będę miał teraz w Stanach, Nowym Jorku, wykład właśnie na podstawie tej książki pani Teresy Majewskiej. Będę mówił właśnie o tryptofanie, co to jest tryptofan, co to jest melatonina, co to jest serotonina, dlaczego owiec podaje się kurom.
Owiec, który daje się również w szpitalach jako owsiankę, uspokaja. Owiec jest to ogromny poziom spermatogenezy. Podaje się bykom, jeśli chodzi o płodność. Dlaczego młode pary wychodząc z kościoła posypało się owsem? Również ta pani opisuje to, profesor. Po to tylko dlatego, że to miało przynieść płodność mężczyźnie. Owiec był od wieków niezmiany genetycznie. Tym się nie zainteresowało jeszcze Monsanto. Interesują się pszenicą, kukurydzą. Owiec jest bardzo tani, a więc nie był zebrany pod uwagę. Także polecam. Dlaczego dajemy owiec indykom? Dlaczego podajemy